Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Podsumowanie ubiegłego tygodnia zacznijmy od rynku krajowego, na którym przez ostatnie dni euro-złoty poruszał się trendem bocznym, oscylując w okolicach 4,16-4,20. Uwagę inwestorów przyciągały publikowane dane gospodarcze, które to analizowane były w kontekście możliwych decyzji banków centralnych, zarówno tych największych, jak Europejski Bank Centralny czy Fed, ale też z punktu widzenia kończącego się w środę posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Utrzymująca się rozbieżność pomiędzy polityką pieniężną Banku Centralnego Strefy Euro a polityką prowadzoną przez Amerykańską Rezerwę Federalną wywiera presję na rynki emerging markets, zwiększając tym wahania kursu złotego, który dodatkowo pozostaje pod presją gołębiego Narodowego Banku Polskiego. Jednym z najbaczniej wyczekiwanych raportów ostatnich dni był amerykański non-farm payroll, z którego to zakładany mocny wynik miał ugruntować czerwcową podwyżkę stóp przez Fed i umocnić oczekiwania na kolejne podobne decyzje w drugiej części roku. Tymczasem raport pokazał w maju przyrost nowych miejsc pracy w sektorze poza rolnictwem na poziomie jedynie 138 tysięcy. Dane rozczarowały, rynek liczył na co najmniej 185 tysięcy. Do tego w dół o 37 tysięcy zrewidowano wynik kwietniowy. Bez rewelacji wypadło też godzinowe wynagrodzenie, zgodnie z oczekiwaniami rosnąc o 0,2%, ale i w tym przypadku wynik sprzed miesiąca został obniżony. Najlepiej zaprezentowała się stopa bezrobocia, pokazując spadek do 4,3% wobec 4,4% szacowanych. W reakcji na dane złoty umocnił się, choć po majowych odczytach rynek utrzymał wysokie oczekiwania co do czerwcowej podwyżki stóp przez Fed. Niemniej inwestorzy mogą zacząć już nieco mniej agresywnie wyceniać kolejne podobne ruchy w Stanach. Rozczarowanie raportem NFP było tym większe, że na tak niski wynik nie wskazywały dane ADP. W maju w sektorze prywatnym amerykańskiej gospodarki wykreowano bowiem aż 253 tysiące nowych etatów, podczas gdy ekonomiści zakładali o 68 tysięcy mniej. W rezultacie, w reakcji na słabszy NFP, kurs euro-dolara powrócił w okolice 1,13, zaś euro-złoty do 4,18. Walutę naszą dodatkowo wspierały dane lokalne, które napływały na rynek jeszcze przed publikacją raportów z USA. W zeszłym tygodniu m.in. GUS potwierdził wstępny szacunek PKB za pierwszy kwartał 2017 roku na poziomie 4%. Analizując strukturę, lekko rozczarować mogły inwestycje, które choć wyraźnie przyspieszyły, co wpłynęło na przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego Polski, to niestety wciąż notują ujemną dynamikę na poziomie minus 0,4%. Tymczasem wielu ekonomistów liczyło, że początek roku przyniesie już widoczną ich poprawę. W dalszej części roku dynamika inwestycji powinna jednak stopniowo rosnąć, odzwierciedlając wzrost popytu inwestycyjnego związany m.in. z rosnącą absorpcją funduszy Unii Europejskiej, wysokim popytem zagranicznym i wysoką krajową konsumpcją. Generalnie PKB za pierwszy kwartał 2017 roku potwierdza solidne przyspieszenie dynamiki wzrostu polskiej gospodarki, której głównym motorem pozostaje popyt wewnętrzny. W szczególności dalszemu przyspieszeniu uległa konsumpcja gospodarstw domowych, napędzana z jednej strony poprawiającą się sytuacją na rynku pracy, co jest zasługą przede wszystkim rosnących płac oraz spadającego bezrobocia, a z drugiej strony programem Rodzina 500+. W pierwszym kwartale tego roku na poziomie 4,7% konsumpcja osiągnęła bowiem najwyższy przyrost od 2008 roku. Pomimo niższego od spodziewanego wskaźnika PMI w maju na poziomie 52,7 punkta, dane o aktywności przemysłu również wskazują na stabilny rozwój polskiej gospodarki. W ocenie Instytutu Markit w ubiegłym miesiącu podniósł się poziom zatrudnienia, a tempo wzrostu wielkości produkcji oraz liczby nowych zamówień nadal utrzymywało wysoki poziom powyżej średnich z badań długoterminowych. Niemniej to właśnie zamówienia wpłynęły na tak niski majowy wynik. W gospodarce słabnie też presja cenowa, na co wskazuje według opublikowanego PMI spowolnienie tempa wzrostu kosztów produkcji oraz cen wyrobów gotowych.
Biorąc zatem pod uwagę wstępne dane inflacyjne za maj, pokazujące spadek indeksu CPI do poziomu 1,9% z 2% miesiąc wcześniej i analizowany przed chwilą wskaźnik PMI, należy spodziewać się, że Rada Polityki Pieniężnej nadal będzie utrzymywała relatywnie gołębią retorykę wypowiedzi i nastawienie wait and see w polityce monetarnej w kolejnych kwartałach roku. Drogę taką potwierdził też opublikowany w zeszłym tygodniu protokół z majowego posiedzenia Rady. Zapisano w nim m.in., że pomimo poprawy koniunktury oraz dobrej sytuacji na rynku pracy, presja inflacyjna pozostaje ograniczona, a w gospodarce nie narastają nierówności. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej po raz kolejny podkreślili też, że pełniejsza ocena perspektyw polityki będzie możliwa dopiero po zapoznaniu się z wynikami kolejnych projekcji NBP. Tym samym po zaplanowanym na ten tydzień posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nie należy oczekiwać większych zmian w tonie przekazu. Nadal więc można zakładać, że Rada pozostanie gołębia, skoncentrowana na rynku pracy w kontekście wpływu tego sektora gospodarki na presję inflacyjną. Obecnie rynek wycenia, że w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy nie dojdzie do podwyżek krajowych stóp procentowych. U nas RPP, a w strefie euro w tym tygodniu obradować będzie zaś Europejski Bank Centralny. W obliczu poprawy bilansu ryzyk, wykreśleniu ulec może zapowiedź, że stopy procentowe mogłyby być jeszcze niższe niż obecnie. Niemniej ponowne wyhamowanie inflacji w Europie wspiera gołębie skrzydło banku, stąd perspektywa zaciśnienia polityki pieniężnej w strefie euro nadal pozostaje odległa. W rezultacie, z racji, że słabszy raport NFP nie wpłynął na rynkowe oceny prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w czerwcu, które według kontraktów Fed Fund Futures nadal wyceniane jest na około 90%, w najbliższych dniach euro-dolar powinien powrócić do strefy 1,11-1,12. Wyraźniejszego przesunięcia kursu należy spodziewać się dopiero po posiedzeniu Fedu zaplanowanym na 14 czerwca. Umocnienie dolara do euro będzie zaś skutkowało wzrostem notowań euro-złotego i już w najbliższych dniach nie jest wykluczone, że para ponownie przetestuje okolice 4,20. A tymczasem to będzie już wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.